No nie widzę nic zdrożnego w odwiecznych sporach, czy pierwsza była kura, czy jajko. Czy jajko mądrzejsze od kury? Rozmowy w kwestii jaja i kury są jednak wyraźnie tendencyjne, gdyż nigdy nie uwzględniają trzeciego podmiotu, czyli koguta. O kurze powiedziano wiele, o jaju jeszcze więcej. Czy bez wytykania o dzieciach kury małych, tych żółtych kurduplach? Głodne kurcze, jak chce jeść, to robi tak. Przykład z taśmy. Pić, pić, pić! Puściłem taśmę od tyłu. O, teraz będzie dobrze. Robi tak. Cip! Cip, ale kurczę, cip, nie cip. O to chodzi w zasadzie. Koguta zawsze jakoś od lat się pomija. Trzeba być wyjątkowo odpornym na wiedzę, by nie dostrzec różnicy między kurą a kogutem, już choćby w pisowni. No bo proszę popatrzeć, mimo że kogut i kokoszka, bo i taką inwektywą można określić kurę, posiadają taki sam przedrostek, to tylko kogut i tylko on posiada końcówkę gut, co nawet w języku niemieckim znaczy dobrze, gut, dobrze, kogut. Tak właśnie rodzi się solidarność. Ale nie o literki tu jednak chodzi. Przyjrzyjmy się jednemu i drugiemu ptaku. Taka kura co najwyżej, jak się napnie, wyda dźwięk kot-kodak, kot-kodak. Przykład dźwiękowy, proszę. To był kot i kodak. Co daje razem kot-kodak? Poszła ty kura! Cina będzie mi tu reklamowała! Czyli kotko dak, tyle wszystkiego potrafi kura. A kogut, ten nieustraszony ptak, bez przygotowania, wręcz tak od niechcenia, bez trudu, a tak lewą nogą, jak się nie wydrze, kukuriku, to... Kurczę, ciary po plecach normalnie chodzą. Pianie koguta składa się z dwóch faktur dźwiękowych. Z kuku i z ryku. Może jeszcze raz. Kuku i ryku. Po prostu tak jak nie ma dymu bez ognia, tak nie ma kuku bez ryku. Może jeszcze efekt. Przy kogucie kura to nie chluj i łazęga. Kura na przykład weźmie ślub z kogutem, per procura albo avista, jak się tylko ściemni, to włazi to ślepe takie komenda do tej swojej budy, kleksa po drodze zrobi, usiądzie na grzędzie i nie wie, co będzie. Kogut natomiast, gdy jeszcze ciemno na dworze, wyjdzie dziarsko, oczy przetrze, jak nie podskoczy, jak nie zapieje, to kurczę, zaraz robi się, ja wiem, 4:30, a może nawet 5:00. Albo z przeproszeniem taki żółw nawet. Pojedzie na Galapagos, rozglądnie się dyskretnie w tą stronę, w tamtą stronę, kucnie w piasku, zrobi jajko, zagrzebie po sobie jak kot i jakby nigdy nic, chyt skoczy i kamień w wodę. A kura ledwie jajko zniesie, już się drze, jajko zniosłam, kot kodak, kot kodak. A na to spokojnie przychodzi kurnik. Kurnik to taki kogut znikł. Przychodzi na kontrolę i tak weźmie się pod boki, zapałkę dziarsko w dziobie obraca, popatrzy, co? Tyle roboty i tylko jedno jajeczko. Oj ty kuro, wstydź się. Kurę na przykład, jak się piecze narożnie, to zanim się taka zarumieni, to kręcisz, kręcisz wolniutko, wolniutko. A takie jajko wystarczy 5 minut pogotować i proszę, jak się jajeczko szybko kręci. Kogut od kury ma nie tylko większy wzrost, ale i więcej liter. Kurze dodasz do tych 4 liter choćby jedną, na przykład 2, to kurczę krzyk się zrobi i wielkie halo. Taka kura, byle jak dacze, byle co zje, czasem się nawet w kurze znajdzie guzik, jak się ją rozkroić. Zresztą, po co rozkrajać kurę? Wystarczy popatrzeć. Po co kurze grzebień, jak nie ma włosów? I po co pierze, kiedy chodzi u babrana po czubek dzioba? Wiem to dobrze, bo już nieraz wycierałem kurze. Czytałem kiedyś w książce o jednej starszej kobiecie, która mieszkała koło lotniska. I co? I ta kobieta wsiadła do aeroplanu. A za nią kto? Skoczyła kura. Jej jak zaczęła dziobać w przyrządy pokładowe, to gdyby nie to, że babci się to śniło, to przez taką głupią kurę mogłoby dojść do groźnego wypadku lotniczego. Widać z tego, że trzeba szanować koguty, tolerować jaja, ale nie można kur wychwalać. Kury trzeba się pozbyć. Już lepiej być facetem bez kury niż bezdzietnym pajacem jakimś takim, co to ani be, ani me, ani kukuryku. Przykład dźwiękowy. Zresztą wszystko, co tu powiedziałem, to bynajmniej nie dla kury.
tylko po prostu dla jaj. Się poszła ty kurwa!